czas rozpocząć. Mam ten zaszczyt, proszę Państwa, zaprosić Was do specjalnego webinaru o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i nie tylko w szkole specjalnej, czy też z uczniami ze specjalnymi potrzebami, ale nie tylko. Webinar dzisiejszy poprowadzą Zyta Czechowska, absolwentka Uniwersytetu w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, od 20 lat nauczycielka w szkole specjalnej. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła poprzez ukończenie studiów podyplomowych z matematyki, informatyki, przyrody i wychowania fizycznego. Jest również ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Jest pasjonatką i lokalnym liderem wdrażania TIC oraz nowatorskich rozwiązań metodycznych. Prowadzi wiele nowatorskich projektów oraz jest współautorką projektu sieci współpracy nauczycieli Czas TIC-a. Należy do naszej społeczności Superbelwszy RP. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Oraz Jolanta Majkowska, nauczyciel z 20-letnim stażem, wicedyrektor zespołu szkół specjalnych w Kowanówku, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ona również od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Również prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Razem z Zytą współprowadzi bloga www.specjalni.pl. I w ogóle, słuchajcie, to są dwie super nauczycielki. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wieczorny czas nie będzie nudny, a wręcz wyjdziecie z niego zainspirowani. No to ja się wyłączam, nie będzie mnie widać ani słychać, natomiast będę tutaj czuwała cały czas. Zapraszam dziewczyny. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium Czas TIC-a uspecjalny. Podczas dzisiejszego spotkania opowiemy, w jaki sposób stosujemy nowoczesne technologie, pracując z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie się składało z trzech części. Zaczniemy od ankiety. Dalej opowiemy, w jaki sposób nowoczesne technologie zastosować, pracując metodą projektu w szkołach specjalnych. Później pokażemy, jak można za pomocą kilku kliknięć stworzyć atrakcyjne dla uczniów ciekawe ćwiczenia interaktywne. Nauczycie się Państwo tworzyć interaktywne puzzle. Dalej opowiemy, jak w szkole specjalnej stosować e-podręczniki, jak je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych uczniów, naszych uczniów. Później opowiemy, w jaki sposób stosować w szkole specjalnej kody QR, jak je tworzyć. Ostatnia część to interaktywne pomoce edukacyjne. Pokażemy, w jaki sposób nowoczesne technologie łączyć z takimi pomocami tworzonymi wspólnie z uczniami. Zaczynamy od ankiety. Zaraz załapię ankietę. Zobaczycie ją Państwo na swoim ekranie. Ankieta jest krótka, składa się z pytań. Pierwsze pytanie, z jakimi uczniami pracujesz w swojej szkole? I mamy do wyboru niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim oraz normę intelektualną. I drugie pytanie, czy wykorzystujesz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej pracy? Jolu, ja się w międzyczasie do Państwa, czy widzieliście slajd tytułowy, bo pojawiły się tam informacje jakieś, że jest czarne okienko. Czy widzieliście slajd tytułowy wszyscy? Tak, super, okej, dobrze. Ja tu czuwam i w razie czego będę tutaj interweniować. Jeżeli jest ankieta, to musicie wyniki ankiety wysłać i dziewczyny zaraz Wam udostępnią. Dobrze, dziękuję za informację zwrotną, okej. Osiem osób już odpowiedziało, czekamy na resztę. Jeszcze 10 osób. Bardzo prosimy, zakończymy ankietę. Pamiętaj też, Jolu, że osoby mobilne mogą nie mieć takiej możliwości, bo tam nie zawsze wszystko dobrze funkcjonuje, więc trzeba sobie wziąć poprawkę. Więc no. Dobrze, ponieważ stanęło na 39 osobach, wobec tego kończę głosowanie i udostępniam Wam wyniki. Widzimy, że są osoby, które pracują z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu lekkim, tych osób jest dość dużo, mniej osób w stopniu umiarkowanym i znacznym, bardzo dużo z uczniami w normie intelektualnej. Myślę, że zarówno dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami w normie intelektualnej, będzie można znaleźć tutaj wiele ciekawych rzeczy, inspiracji. Mam nadzieję, że wykorzystacie je Państwo w pracy w szkole, w pracy ze swoimi uczniami. Cieszę się również, że aż 77% z Was korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mamy nadzieję, że podzielicie się również Państwo z nami, w jaki sposób wykorzystujecie te technologie i mam nadzieję, że zainspirujecie nas do jeszcze ciekawszych i bardziej atrakcyjnych rozwiązań w szkole. Wobec tego przechodzimy do prezentacji. Oj, dobrze. Dlaczego nowoczesne technologie w szkole specjalnej? Otóż my stosujemy nowoczesne technologie, pracując z naszymi uczniami, ponieważ dzięki nowoczesnym technologiom doskonalimy percepcję wzrokową, ćwiczymy koordynację wzrokową, usprawniamy naszych uczniów manualnie. Poza tym nasi uczniowie, żeby przyswoić określone treści, potrzebują więcej czasu, potrzebują więcej powtórzeń. Wobec tego bardzo ważne jest to, aby zaproponować im atrakcyjne i zróżnicowane ćwiczenia, które będą je motywować do pracy, a nie będą je nudzić. I tutaj świetną alternatywą jest właśnie TIK. Co dalej? Nasi uczniowie to dzieci, które mają duże problemy z myśleniem abstrakcyjnym, z myśleniem słowno-pojęciowym. Wobec tego nowoczesne technologie to świetne wyjście, żeby nasi uczniowie przyswajali te trudne dla nich treści i żeby mogli je później wykorzystywać w swoim życiu. Dalej, bardzo ważną umiejętnością są umiejętności komputerowe. Praktycznie dzisiaj w społeczeństwie informatycznym funkcjonowanie bez takich podstawowych umiejętności jest niemożliwe. Dzięki nowoczesnym technologiom nasi uczniowie sprawnie poruszają się w przestrzeni internetowej, świetnie radzą sobie z komputerem. Wobec tego dzielą się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami ze swoimi kolegami ze szkół masowych. Dzięki temu odbudowują poczucie własnej wartości, często zachwiane podczas początkowych etapów edukacyjnych, kiedy to byli, funkcjonowali w klasie z uczniami w normie intelektualnej i wówczas bardzo od nich odstawali. Poza tym nowoczesne technologie usprawniają komunikację. Myślę, że bardzo ważne jest również to, że dzięki nowoczesnym technologiom usprawniamy zaburzenia integracji sensorycznej, ponieważ oddziaływujemy na uczniów wielozmysłowo. Próbujemy teraz załadować ekran. Mam nadzieję, że mi się to szybko uda. Spróbuję jeszcze raz. Chciałam powiedzieć, że z tym udostępnianiem ekranu to jest różnie. Trzeba próbować, może nie wyjść. Natomiast ja w razie czego udostępnię stronę. Dobrze. Ja na razie jeszcze spróbuję jeszcze raz. Możliwe, że mi się uda. Zobaczymy. Próbuję cały czas. Spróbuj, Zyta, też to zielone okienko. No zobaczymy. Spokojnie, słuchajcie. Słuchajcie, jest taka sprawa, że jeżeli udostępniamy ekran, to wtedy wyłączamy nasze kamerki. Także nie stresujcie się tym, że nie widać prowadzących. To tak ma być. Tylko że teraz jest techniczny problem z udostępnieniem ekranu. Może w takim razie, nie wiem, dziewczyny, próbujecie jeszcze, czy może ja mam najwyżej spróbować? Bo nie wiem, czy chcecie, czy któraś z Was spróbuje.
Może jeszcze raz spróbuję i zobaczymy. Jeśli się nie uda, to wtedy może Marta, ty udostępnisz po prostu stronę. Dobrze? Dobra. Spróbujemy ostatni raz. Bo widzisz, przed webinarium bardzo dobrze to działało. Teraz niestety nie chce się załadować strona. Trudno. Nie załaduję, być może chyba, że Jola spróbuje jeszcze, ona ze swojego komputera. U mnie tutaj niestety nie chce zadziałać. Ja przejdę do prezentacji, Marta po prostu pokaże stronę. Chciałabym, tak jak widzicie Państwo, witam w ogóle bardzo serdecznie. Nie miałam jeszcze okazji się z Wami wszystkimi przywitać. Może włączę już swoją kamerkę. Mam nadzieję, że będzie mnie widać. Chciałabym Wam opowiedzieć pokrótce o naszym projekcie. Jest to międzynarodowy projekt Comenius, którego miałyśmy szansę przeprowadzić z innymi nauczycielami z naszej szkoły. Właściwie zakończę początek naszej takiej z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dlatego, że do właśnie tego projektu wykorzystałyśmy wiele narzędzi TIC-owych i dzięki nim, myślę, udało nam się ten projekt wygrać. Myślę, że to jest świetna szansa właśnie dla Was, dla Waszych uczniów, żeby uatrakcyjnić projekty. Jak wiecie, z pracownikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, my w naszej pracy właściwie w większości pracujemy metodą projektów i właśnie w tym przypadku tak się stało. Jola pokazuje Wam teraz, może Marta, nie wiem, czy Jola, czy Marta pokazuje, Jola pokazuje Wam teraz naszą stronę internetową, która powstała właśnie na potrzeby tego projektu. Zachęcam Was do tworzenia takich prostych stron internetowych z uczniami, po to właśnie, żeby na nich zamieszczać realizowane przez nas działania, efekty naszej pracy, produkty, bo to jest świetny, trwały produkt, którym możemy się pochwalić, i udostępniać. Właściwie on widnieje cały czas w tej przestrzeni internetowej. I w ramach tego projektu unijnego, Comeniusa, który miał nazwę Jak smakują Polska i Niemcy, współpracowaliśmy ze szkołą niemiecką. Jakie narzędzia wykorzystaliśmy? TIC-owe. Przede wszystkim korzystaliśmy, i tak jak widzicie, stworzyliśmy stronę internetową. Następnie stworzyliśmy z uczniami fanpage na Facebooku, gdzie właściwie każdego dnia zamieszczaliśmy takie nowinki dotyczące naszego projektu. Oprócz tego powstało logo, oczywiście wykorzystaliśmy do tego proste programy graficzne, zaczynając od GIMP-a, kończywszy na Photoshopie. I to logo, które teraz widzicie na naszym ekranie, właśnie powstało w ramach projektu Comenius, identyfikowało nasz projekt. Myślę, że też możecie taką rzecz z uczniami zrobić, ponieważ jak się okazuje, są bardzo kreatywni i lubią tworzyć coś, co później ich identyfikuje. To dokładnie, Bożena, bardzo smaczny tytuł, a projekt był jeszcze smaczniejszy. Jakie inne TIC-owe? Oczywiście skorzystałyśmy ze sposobności takiej, żeby nagrywać wszystkie działania w ramach projektu. Zarówno kursy językowe, lekcje europejskie, spotkania, warsztaty kulinarne, bo tych warsztatów było bardzo dużo. Uczniowie sami nagrywali te filmiki, przerabiali je, obrabiali w programach graficznych, tworzyli później sekwencje z różnych krótkich filmów. To też podczas tworzenia tych filmów zdobywali nowe umiejętności TIC-owe. Oprócz tego powstała książka w formie kucharska, książka w formie elektronicznej, którą później stworzyliśmy również w formie fotoksiążki. Do tego też wykorzystywaliśmy świetne umiejętności TIC-owe i zachęcam Was do tworzenia takich fotoksiążek, bo to jest nie tylko świetna pamiątka po realizowanych zadaniach, ale także rewelacyjny sposób na to, żeby usprawniać różne umiejętności naszych uczniów. Nie zabrakło również podczas tego projektu chmur wyrazowych. W programie Taxedo, Tagul i innych. Robiliśmy komiksy, szczególnie tutaj komiksy językowe. Koleżanka, która prowadziła te kursy językowe, skupiła się właśnie na tworzeniu komiksów i poprzez właśnie obraz chciała utrwalać te treści. Poza tym powstał słownik językowy, obrazkowo-językowy, słowno-obrazkowy i też do tego wykorzystaliśmy właśnie narzędzia TIC-owe. Tu możecie zobaczyć sobie pokrótce na naszych zdjęciach właśnie wykorzystywanie i może to jest też inspiracją do tego, żeby taki projekt stworzyć. Mam teraz pytanie, chciałabym, żebyście mi odpowiedzieli na czacie, czy któraś ze szkół, czy wy w ogóle braliście udział w takim międzynarodowym projekcie?
czy mieliście już szansę skorzystać z Comeniusa, z Erasmusa? No właśnie. No świetnie, widzę, że niektórzy z Was w e-twinningu, w Comeniusie, w Erasmusie zachęcą wszystkich do tego, żeby rzeczywiście brać z uczniami udział w takich projektach. Nie bać się tego, że są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami, bo rzeczywiście potrafią pracować, sprawdzają się świetnie w swojej roli, wykonują świetne prace, realizują działania nie gorzej niż uczniowie z normalnych publicznych szkół. Tutaj widzicie taką fotogalerię różnych działań projektowych naszych uczniów i myślę, że efekt był całkiem niezły. Myślę, że tyle o projekcie Comenius. Będzie oczywiście na końcu naszego webinarium możliwość otrzymania takiej ściągawki z wszystkimi linkami, do których będziecie mieli dostęp. Będziecie mogli sobie wejść na te strony, jeszcze przejrzeć, zobaczyć. Mam nadzieję, że się zainspirujecie i coś ciekawego sobie jeszcze wybierzecie z tych naszych stron. Może Jola, oddaję Tobie głos. Że projekt Comenius powstał dlatego, że od wielu lat realizujemy w naszej szkole projekt Europa Witaj Nam, który polega na tym, że każdego roku poznajemy dwa państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej. Tak jak już wspomniałam, realizujemy go od kilkunastu lat. Zanim zaczęłyśmy te treści unijne wprowadzać do szkoły specjalnej, napisałyśmy autorski program dla gimnazjum specjalnego, program, w którym napisałyśmy to, w jaki sposób będziemy wprowadzać i jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, ten program możecie znaleźć na stronie, która powstała również po to, żeby te treści unijne uporządkować, żeby udostępnić je innym nauczycielom i żeby przede wszystkim mieć taką świetną bazę, myślę, gdzie możemy znaleźć wszystkie ćwiczenia, które od lat tworzyłyśmy. Stwierdziłyśmy, że w tej chwili mamy już taki zbiór różnych ćwiczeń, że warto je umieścić w jednym miejscu, dlatego że wówczas będzie łatwy dostęp zarówno dla nas, jak i dla naszych uczniów. Będą oni mogli w każdej chwili na taką stronę wejść i w każdej chwili w domu z rodzicami te ćwiczenia sobie wykonywać i w ten sposób utrwalać treści związane z Unią Europejską. Ta strona, której screen tutaj widzicie Państwo, ma kilka zakładek. W zakładce multimedia po kliknięciu na tablet przeniesiecie się do zakładki multimedia i tutaj znajdziecie wszystkie ćwiczenia interaktywne, które z uczniami tworzymy. Dalej, po kliknięciu na zeszyt przeniesiecie się Państwo do zakładki, w której zobaczycie wszystkie kreatywne pomoce stworzone przez nas i naszych uczniów, związane właśnie z tematyką Unii Europejskiej. Dalej, pod ikoną książki znajdziecie Państwo nasz program autorski oraz projekt, o którym przed chwilą wspomniałam. No i wreszcie w centralnym punkcie naszego biurka znajduje się mapa. Po kliknięciu na mapę przeniesiecie się Państwo na interaktywną mapę, którą ostatnio stworzyłyśmy. Jest to mapa, na której uczniowie ćwiczą położenie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Może ja ją pokażę. Myślę, że warto. Jola, zobacz, na czacie jest pytanie dotyczące tego, gdzie można taką stronę stworzyć. Zaraz odpowiem, tylko teraz muszę się szybko podzielić ekranem, bo inaczej będę miała z tym problem. Pełny ekran, okej. Jola, niech sobie przygotowuje, mam nadzieję, że się uda. A ja mam tylko... Strona została stworzona w HTML-u, ponieważ w taki sposób tworzymy nasze proste strony. Jest to dla nas najwygodniejsza forma i widzimy, że ona świetnie się sprawdza. Zobaczcie Państwo, pokażę Wam tę mapę, o którą przed chwilą mówiłam. Jest to mapa krajów Unii Europejskiej. Po kliknięciu na dane państwo wyświetla się nazwa tego państwa. Klikamy.
i przenosimy się na podstronę, na której mamy podstawowe informacje dotyczące konkretnego kraju. Tak jak wspomniałam, jest ona interaktywna, bardzo się spodobała naszym uczniom. Stanowi ona też świetne połączenie z kreatywnymi pomocami, które również stosujemy w edukacji europejskiej. Myślę, że do wykorzystania także w szkołach masowych. OK. No i została nam jeszcze jedna zakładka, mianowicie, o, czekam, prezentacja, mianowicie telefon. My akurat w tej chwili zajmujemy się tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne. Nie robimy tego same, pomaga nam zaprzyjaźniona osoba i myślę, że już niedługo poprosimy Was Państwo, żebyście wypróbowali naszą aplikację na platformę Android, gdzie w bardzo prostej i przystępnej formie uczniowie będą mogli ćwiczyć te treści związane z Unią Europejską. Przechodzimy teraz do zadania, o którym wspomniałam wcześniej, mianowicie stworzymy wspólnie interaktywne puzzle. My tworzymy puzzle, które proponujemy naszym uczniom na stronie www.jigsawplanet.com. Ja zaraz przeniosę się na tę stronę i pokażę Państwu, jak można takie puzzle stworzyć. Znowu muszę podzielić się ekranem. Myślę, że tym razem również sprawnie mi to się załaduje. Czekam. O, super. Strona jest załadowana. Tak jak już wspomniałam, www.jigsawplanet.com. Możecie tworzyć Państwo puzzle bez zalogowania. Wystarczy kliknąć na przycisk Stwórz i przeniesiecie się na stronę, gdzie tworzycie puzzle. Po kliknięciu na ikonkę Wybierz plik, szukamy na swoim komputerze pliku, z którego będziemy takie puzzle tworzyć. Ja szybciutko załaduję. Jola będzie szukała sobie teraz jakiegoś zdjęcia. Ja tylko powiem, że Jola najpierw pokaże, w jaki sposób takie puzzle można zrobić, a później będziecie mieli czas na to, żeby stworzyć swoje puzzle, bo to nie zajmuje zbyt wiele czasu i mamy nadzieję, że podzielicie się z nami waszymi pracami. Także nie denerwujcie się, że możecie czegoś nie zrozumieć. Jola najpierw wytłumaczy, a później będzie czas na to, że sobie będziecie mogli również skorzystać i zrobić puzzle. Po załadowaniu pliku ustalamy trudność naszych puzzli. Ja mam tutaj opcjonalne 35 i tyle zostawiam, ponieważ wiem, że dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną taka opcja sprawdza się najlepiej. Dalej wybieram sobie kształt moich puzzli. Mogę zaznaczyć rotację, czyli obracanie. Ja nigdy tego nie zaznaczam, ponieważ uważam, że moi uczniowie mają z tym problem, będą mieli z tym problem. Dalej umieszczamy tagi, czyli słowa kluczowe, dzięki którym inni użytkownicy internetu będą mogli wyszukać nasze puzzle i również wykorzystać je na swoich zajęciach. Klikam stwórz i za chwilę mam już wygenerowane puzzle. Zobaczcie Państwo, tutaj u dołu strony mamy ikonki, dzięki którym na przykład wyświetlimy obrazek, który uczniowie mają ułożyć. Dalej mamy opcję duszka i podpowiedź. Dzięki temu ci uczniowie, którzy będą mieli problem z układaniem, będą mogli sobie zadanie ułatwić. Kolejna ikonka pozwala nam poukładać lub rozrzucić puzzle. Bardzo ważne jest również u góry strony przycisk udostępnij, dlatego że tutaj udostępniamy nasze puzzle. Na przykład na portalach społecznościowych możemy również nasze puzzle wysłać mailem. Wówczas wygeneruje nam się adres strony, na którą możemy się dostać, chcąc nasze puzzle zobaczyć i ułożyć.
Możemy również nasze puzzle osadzić na stronie lub na blogu, korzystając z gotowego, wygenerowanego kodu. Myślę, że stworzenie takich puzzli nie jest trudne. Teraz się o tym przekonamy. Dlatego chciałabym, żebyście teraz Państwo weszli na stronę Jigsaw Planet. Marta, proszę, podaj Państwu link. Już Marta podawała, Jola, ten link. Okej. Spójrz czasami na czat, może mają uczestnicy jakieś pytania. Ja może teraz, jak sobie odpoczywała tą otwartą stronę, no ze spokojem sobie wejdź na stronę, a ja może wytłumaczę, tutaj widziałam pytanie jedno. Ktoś pytał o to, czy sobie na te puzzle dołożyć jakieś wyrazy. Trzeba wcześniej przygotować sobie obraz albo chmurę wyrazową, albo jakiś plik z tymi wyrazami, plik oczywiście JPG i wtedy można takie puzzle zrobić. Później już po stworzeniu niestety nie. Zresztą chyba Ola odpowiedziałaś na to pytanie. Ola jest aktywna, bardzo nam pomaga. Dziękujemy, Ola. Pierwsze puzzle widzę, że są stworzone. Fajny kurczaczek, super pomysł. Sami Państwo widzicie, że sprawa nie jest skomplikowana, bo można bardzo szybko i łatwo takie ćwiczenie stworzyć. Gdzie można wykorzystywać, kiedy można wykorzystywać interaktywne puzzle? Praktycznie bez ograniczeń na każdej lekcji. Tak jak Zyta wspomniała, można sobie wygenerować chmury wyrazowe i z chmur wyrazowych tworzyć puzzle. Na lekcjach języka polskiego możemy ćwiczyć wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Na historii możemy ćwiczyć, pokazując uczniom obrazy z różnych wydarzeń historycznych, tworząc puzzle z portretów słynnych postaci związanych z historią Polski czy z historią powszechną. Możliwości jest bardzo wiele, zależą one tak naprawdę od Państwa kreatywności. Słuchajcie, wy możecie udostępniać, spokojnie róbcie i udostępniajcie nam linki, a ja zbieram to wszystko na Padlecie i potem będziecie mieć taki Padlet dostępny ze wszystkimi puzzlami, jakie zostały tu utworzone. Także spokojnie, słuchajcie, bez stresu, tu dziewczyny dają wam czas na to, aby właśnie tworzyć. Tu jest takie pytanie, Jola, czy można na czas puzzle? Ja tam napisałam, ale może ty jeszcze pokażesz, że tu na dole jest czas i można zapisywać na tablicy na przykład. Mówiąc szczerze, nigdy nie korzystałam z tej opcji, więc nie opowiem wam o niej. Aha, dobrze, to ja mogę się wtrącić. Tak, proszę o pomoc, Marta. Słuchajcie, u mnie to jest tak, jak uczniowie robią coś na puzzle, to na dole tu jest taki czas napisany i po prostu na zwykłej tablicy robią tabelkę, wpisują sobie imiona i zapisują kto jaki miał czas. Albo jeśli umieszczam na blogu takie puzzle za pomocą embed kodu, to uczniowie mogą w komentarzach pisać, ile czasu im zajęło ułożenie. Więc tak naprawdę to już zależy od was, jak wy to wymyślicie. Ja widzę, że tutaj już się pojawiło kilka linków, sporo osób utworzyło sobie świetne, tak, ja świetne zbieram. Puzzle. To fajnie, Marta, zbieraj, bo tutaj widzę i bratki piękne, także że widać, że już wiele osób, które są tutaj dzisiaj na pokoju, już takie puzzle tworzyły, bo rzeczywiście bardzo sprawnie im to poszło. A tym osobom, które jeszcze nigdy jest tego nie robiły... To... dla was? Myślę, że da się to zrobić, prawda? Tak jak mówiłam, to nie jest trudne, wystarczy kilka kliknięć i puzzle mamy stworzone, a zapewniam was, że uczniowie bardzo lubią je układać i bardzo lubią w ten sposób pracować. One też są fajne, kiedy dysponujemy tablicą interaktywną, ponieważ świetnie również na takiej tablicy się sprawdzają. My staramy się w naszej pracy wykorzystywać takie narzędzia, które dadzą uczniowi satysfakcję z tego, że rzeczywiście, jeśli podjął działanie i zaczął coś robić, to osiągnie sukces. I staramy się dostosowywać i dopasowywać takie narzędzia, które mu ten sukces pozwolą osiągnąć. I właśnie puzzle są jedne z takich narzędzi, które im to ułatwiają, pomagają i bardzo lubią
nasi uczniowie z puzzlami pracować. Poza tym wykorzystujemy jest to bardzo szybka aplikacja, robi się to właściwie 2-3 minuty, jak ma się już przygotowane zdjęcia, to tym bardziej. I wykorzystujemy je też czy na końcówkę lekcji do utrwalania, czy nawet w nagrodę, za aktywność na lekcji. No właśnie, z tablicą jest najfajniej. Mamy taką tablicę interaktywną w szkole też w jednej z klas. Też bardzo często na tej tablicy interaktywnej po stworzeniu takich puzli nasi uczniowie mogą sobie je ułożyć. Czy już wszyscy sobie poradzili z tym zadaniem i już zrobili puzzle i możemy przejść do następnego omówienia, następnego slajdu? Na pewno będzie frajda przy tablicy, zapewniam. Ja myślę, że te osoby, które jeszcze nie skończyły tworzyć puzzli, skończą to po webinarium, a teraz proponuję, żebyśmy przeszli do choinki, ponieważ czas niestety płynie bardzo szybko, jeszcze chcemy opowiedzieć Państwu o kilku naszych sprawdzonych sposobach pracy w szkole specjalnej. Więc myślę, że czas nieubłaganie, tutaj patrzę na zegar, upływa. Nie zostało nam już wiele czasu. Spokojnie. Więc może przejdźmy do następnego slajdu. Tak, spokojnie. Okej, okay. Fajnie. Czyli, ale Marta, możemy, myślę, tak? Przejść do omawiania następnego slajdu. Tak, ale dziewczyny, nie stresujcie się. Wszyscy tutaj są zachwyceni, tak. Więc macie się tym nie stresować. Opowiadajcie, co robicie. Spokojnie. Dobrze, okay. Więc opowiadamy dalej i zachęcamy Was do stosowania tików na Waszych lekcjach. Wiecie, w okresie świąt pewnie większość z Was wie, że portal e-podręczniki.pl ogłosił taki konkurs Szkoła na czasie, ma e-podręczniki w klasie. No i my z Jolą, właściwie widząc to ogłoszenie o konkursie, długo się nie zastanawiałyśmy i postanowiłyśmy, że z naszymi uczniami spróbujemy, weźmiemy udział w tym konkursie i napiszemy krótki projekt problemowy z wykorzystaniem właśnie ćwiczeń z e-podręczników, ale również z wykorzystaniem tych narzędzi tikowych, które nasi uczniowie już świetnie znają i sobie z nimi poradzą. Do wygrania była świetna nagroda, bo tablety. Nasza szkoła miała tylko w swoich zasobach jeden tablet, więc tym bardziej miałyśmy chrapkę na to, żeby wygrać ten projekt. No i tak się stało. Napisałyśmy krótki projekt problemowy pod tytułem Pod choinką. I w ramach tego projektu wykorzystałyśmy takie narzędzia tikowe. Przede wszystkim stworzyłyśmy Padlet na samym początku. I jest to świetna sprawa, dlatego że na tej interaktywnej tablicy dałyśmy szansę naszym uczniom, aby zamieszczali pomysły na to, w jaki sposób mogłybyśmy ten projekt przeprowadzić. Za pomocą jakich narzędzi, jakie zadania w tym projekcie zamieścić, jakie ćwiczenia z e-podręczników wykorzystać. No i słuchajcie, ku naszemu zdziwieniu zaangażowanie uczniów było bardzo duże, pomysłów było mnóstwo, musiałyśmy z niektórych zrezygnować, ale większość wykorzystałyśmy. I właśnie na tym tablecie powstała taka baza pomysłów. Kolejnym zadaniem, które oprócz właśnie e-podręczników, bo wykorzystałyśmy wiele ciekawych lekcji z tego portalu, wykorzystałyśmy taką aplikację jak Tundu. Może niektórzy z Was ją znają, pewnie większość zna. Jest to aplikacja, w której tworzy się interaktywne komiksy. Świetna sprawa, bo nasi uczniowie bardzo lubią uczyć się poprzez wizualizację, poprzez obraz. I właśnie w tej aplikacji Tundu stworzyliśmy piękne komiksy o tematyce związanej z choinką. Tak jak mówił o tym tytuł naszego projektu. Jola, czy ty byś mogła spróbować udostępnić ekran naszego projektu pod choinką? Spróbuj, a ja będę opowiadała. Dobrze, Jola, już to robię. Ekran naszego projektu, bo jak już zauważyliście pewnie, myślę, że mi się uda. Zresztą Jola o tym mówiła, że my bardzo lubimy wszystkie nasze działania zamieszczać na stronach internetowych albo w takich aplikacjach i w przestrzeni internetowej, dlatego że wiemy, że wtedy jest to uporządkowane, uczniowie, rodzice, nauczyciele mają do tego stały dostęp z każdego miejsca, bo wystarczy, że wejdą po prostu na tą stronę. I mają do tego dostęp. I tak jak już, o właśnie, Jola, dzięki, udostępniła stronę,
To jest właśnie na potrzeby tego projektu strona, gdzie zamieszczałyśmy wszystkie nasze działania, opisywałyśmy te działania, klikając na bombkę, przenosiłyśmy się na opisywane działania projektowe. I tutaj Jola akurat pokazuje jedno z zadań, które polegało na wykorzystaniu ćwiczeń z e-podręczników, ale ja wrócę do tego, o co mówiłam przed chwilą, czyli do aplikacji Tundu. Polecam, spróbujcie. Co prawda jest to aplikacja, właściwie platforma edukacyjna, która jest w języku angielskim i to jest trudność niestety dla naszych uczniów, ale ja już przetrenowałam ten sposób i nauczyłam moich uczniów korzystać z translatora polsko-angielskiego i wrzucają sobie tam słowa szukane, które chcą wyszukać w tej aplikacji, sobie przetłumaczą, kopiują, klejają do aplikacji i to nie stanowi już dla nich żadnego problemu. Stworzyli przepiękne komiksy kolorowe, mówiące o choince, o tradycji choinki, o e-podręcznikach. Mogli je również tworzyć na tablicy interaktywnej. Także tak jak tutaj widzicie, Jola pokazuje, myślę, że do wykorzystania nie tylko podczas projektu, ale również na lekcjach. Innym naszym działaniem z wykorzystaniem typowych narzędzi w projekcie były oczywiście chmury wyrazowe. My chmury wyrazowe tutaj akurat w tym projekcie stworzyłyśmy w programie Tuxedo, uczniowie i wykorzystałyśmy je do ewaluacji naszego projektu. Zapytaliśmy ich o to, jak oceniają projekt, jakie działania by chcieli jeszcze powtórzyć, czego im zabrakło, z czego byli najbardziej zadowoleni. No i te chmury wyrazowe przepięknie stworzyli, możecie tutaj na jednym ze zdjęć zobaczyć w kształcie choinki, doskonalili później słownictwo, ćwiczyliśmy ortografię przy okazji, także nie tylko wykorzystaliśmy je jako ewaluację, ale również dodatkowe utrwalaliśmy i doskonaliliśmy usprawnialiśmy inne funkcje, inne zadania edukacyjne. Także polecamy chmury, bo w naszej szkole bardzo się sprawdzają. Kasia mówi, że jest spóźniona, wysyła nam tutaj puzzle. Nieważne, czy spóźniona, ważne, że się udało zrobić. Bardzo fajnie. Dołączymy do bazy pozostałych stworzonych puzzli. Innym działaniem w ramach tego projektu, i bardzo polecamy, były kody QR. Nasi uczniowie nauczyli się generować takie kody w generatorze online i zakodowali sobie ciekawe linki do stron internetowych związanych z narzędziami, które wykorzystywali, ale przede wszystkim kodowali tam linki do ćwiczeń na portalu e-podręczniki.pl, do tych ćwiczeń, które wykorzystywaliśmy w ramach projektu. I myślę sobie, że żeby nie mówić za dużo, ale żeby Was też tutaj zaangażować do pracy, chciałabym Was zaprosić do kolejnego ćwiczenia, mianowicie do stworzenia, do wygenerowania własnych kodów QR. Żeby takie kody wygenerować, musimy się zalogować, znaczy nie zalogować, wejść po prostu na stronę, Marta prześle Wam za chwilę link, www.qr-online.pl. Ja spróbuję sobie teraz udostępnić, może mi się uda samej udostępnić tą stronę. Zobaczymy. Kody QR są o tyle fajne, że nasi uczniowie to są dzieci, które mają problemy i z czytaniem, i z pisaniem. Jeżeli przygotowujemy dla nich ćwiczenia interaktywne, jeżeli muszą wejść na jakąś stronę internetową, to przepisując adresy byłby z tym duży problem i trwałoby to bardzo długo. Wobec tego kody QR się świetnie sprawdzają, bo wystarczy zeskanować kod i nasi uczniowie przenoszą się na stronę, gdzie czeka już na nich stworzone ćwiczenie i jakaś fajna aktywność, którą im proponujemy na zajęciach. Udało się zrobić, myślę, że widać. Tak, udało mi się udostępnić tym razem ekran. Mam nadzieję, że to widzicie. Widać Jola? Tak, widać. Tą stronę? Widać. Tak, widzimy. Słuchajcie.
bardzo prosta sprawa. Tak jak już się domyślacie, my tylko i wyłącznie wykorzystujemy proste narzędzia, dlatego że przy trudniejszych narzędziach nasi mieliby z tym kłopot, a nie chodzi o to, żebyśmy my robili coś za nich, tylko o to, aby ich aktywizować, zachęcać i żeby oni mieli poczucie sprawstwa, żeby poczuli, że rzeczywiście potrafią to sami robić. Jola opowiedziała krótko, do czego wykorzystujemy kody QR. Tu też fajna sprawa, bo często przy przepisywaniu długich stron internetowych, adresów stron internetowych, długich linków, mają problem, popełniają błędy, mylą się. A jeśli zakodujemy im takie internetowe strony za pomocą kodów QR, to mamy ułatwione zadanie. Wydrukujemy te kody, można im dać wkleić do zeszytu, dać do domu i za pomocą aplikacji, które mają zainstalowane, czy to na smartfonach, czy też na tabletach, mogą sobie taki kod szczytać. My staramy się, aby na naszych lekcjach zawsze były dostępne tablety, dlatego że no, nasi uczniowie i wiemy o tym, że jest taki problem, że nie posiadają wszyscy takiego sprzętu, ale z tym też sobie można poradzić. Uwierzcie, że my pracowałyśmy przez rok, wykorzystując narzędzia tikowe tylko z jednym tabletem. Kupiłyśmy iPada za pieniądze właśnie z projektu Comenius i z tym jednym tabletem chodziłyśmy na lekcje, wymieniałyśmy się, przynosiłyśmy swoje tablety, swój sprzęt do szkoły i nadal nosimy nasze torby z laptopami, ważą chyba z 15 kg, bo oprócz laptopa w tej torbie mieszczą się zawsze jeszcze dwa albo trzy tablety i inne sprzęty, które wykorzystujemy na lekcjach i tak po prostu jest. Ale jak możemy wykorzystać ten generator online do tworzenia kodów QR? Bardzo łatwa sprawa. Zobaczcie, w tej tabelce tutaj można w tym formularzu wystarczy, że skopiujemy sobie jakiś link, który chcemy na przykład zakodować. Tutaj mamy opcję zaznaczoną adres www, który chcemy zakodować. Wklejamy ten adres i klikamy po prostu generuj kod QR. Po chwili mamy już wygenerowany taki kod, możemy go pobrać w formacie PNG, JPG, czy też w formacie PDF i nie ma problemu z wydrukowaniem. Inna opcja, to również możemy zakodować dowolny tekst, wpisując tutaj dowolne zagadkę, wpisujemy w okienko, również klikamy generuj kod i ja, jak widzieliście, nie pisałam zbyt dużo słów, także prosty kod QR. I cofamy się, możemy również zakodować adres e-mail, możemy zakodować SMS, jakąś krótką wizytówkę, zagadki dla naszych uczniów, jakieś pytania, podpowiedzi. To już intencja twórcza, myślę, wszystkich nauczycieli. Myślę, że możecie teraz sobie wejść na stronę, na generator. Marta, sprawdzę, czy Marta już udostępniła wam, widzę link. Także tak, myślę, że możecie sobie teraz wejść. Fajnie, dziękuję. Możecie sobie wejść teraz na tą stronę i przećwiczyć, jak to działa. Wygenerować taki kod, skopiować do siebie, pobrać do siebie na komputer. No właśnie. Tam tutaj na czacie mówicie o tym, że u was wszystkie dzieciaki mają w klasie swoje tablety. W szkołach masowych, słuchajcie, w ogólnodostępnych bardzo często właśnie dzieci posiadają swój sprzęt. Natomiast uwierzcie mi, że w szkole specjalnej taki sprzęt posiada garstka dzieci. Bo ci starsi uczniowie w gimnazjum i to jeszcze uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim posiadają smartfony, czy tam tablety, natomiast większość tych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym niestety takiego sprzętu nie posiada. I wtedy my musimy ich wesprzeć, pomóc. Nam o tyle się teraz ułatwiła sprawa w szkole, że tak jak wspomniałam, wygraliśmy tablety w ramach tego projektu pod choinką, bo zajęliśmy w kategorii szkół specjalnych pierwsze miejsce i nasza szkoła otrzymała 15 takich tabletów. No i ułatwiło nam to znacznie sprawę. Dzięki temu też powstała klasa tabletowa, ale o tym powie później Jola. Jak wam się udało z kodami QR? Udało się wygenerować? Te kody QR, o których Zyka opowiadała, wykorzystałyśmy również w projekcie pod choinką, ponieważ pod tymi kodami ukryłyśmy strony w e-podręcznikach z ciekawymi treściami dla uczniów,
kody QR nakleiłyśmy na ozdoby świąteczne, które zawisły na choince ustawionej w holu szkoły i można, uczniowie mogli w dowolnej chwili podejść sobie do choinki, zeskanować telefonem, tabletem ten kod. Kody skanowali również nasze koleżanki, nasi koledzy ze szkoły, nauczyciele i również przenosili się na treści w e-podręcznikach, na fajne grafiki, na fajne pliki audio, bo rzeczywiście e-podręczniki to świetne narzędzie i świetny zbiór gotowych materiałów do wykorzystania na lekcji. Jest to o tyle ważne, że mogą tam znaleźć, w jednym miejscu zostały te pliki umieszczone i ci nauczyciele, którzy mają problemy z nowoczesną technologią, którzy nie poruszają się sprawnie w przestrzeni internetowej, mogą tam znaleźć wiele materiałów, które uatrakcyjnią ich lekcje, które z powodzeniem będą mogli wykorzystywać na swoich zajęciach. Ja jeszcze tylko tak się wtrącę, że w okresie, kiedy były walentynki, zorganizowałyśmy z Jolą, i to też taka podpowiedź dla Was, grę terenową. Świetna sprawa. W okolicach szkoły, w parku przy szkole zorganizowałyśmy takie właściwie podchody, grę, gdzie uczniowie mieli zakodowane różne zadania. Przechodzili z miejsca na miejsce, szukając tych kodów ukrytych gdzieś tam na drzewach, na jakichś lampach, ławkach, które się znajdowały nieopodal, i musieli wpisywać sobie te kody, które przenosiły ich na stronę z zalinkowanymi kartami pracy, z zagadkami, z różnymi zadaniami. No, świetna sprawa, bo naprawdę sprawiło im to wiele radości i zauważyłyśmy, że rzeczywiście no, kody QR są uwielbiane przez naszych uczniów, a nam ułatwiają pracę, ale też urozmaicają i uatrakcyjniają. Także to też była taka dodatkowa działalność z wykorzystaniem kodów QR. Później te kody zawisły na korytarzach w szkole, gdzieś tam w gablotach. Uczniowie mogli sobie w wolnym czasie na przerwach podejść, zeskanować te karty pracy. Tak na pewno by nie wbijali w swoich smartfonach gdzieś tam długich stron, bo nawet by ich nie zapamiętali. A jeśli mieli gotowe kody QR, to wystarczyło tylko podejść, czytać i mogli sobie zawsze do nich tam wrócić. Tak jak Zeta wspomniała, dzięki temu, że wzięłyśmy udział w konkursie zorganizowanym przez e-podręczniki, udało nam się wygrać 15 tabletów. Dzięki temu spełniło się nasze marzenie. Mianowicie stworzyłyśmy w naszej szkole klasę tabletową i od lutego działamy z klasą szóstą i z klasą piątą. Jest to klasa łączona. Działamy z tabletami. Jest to niesamowita frajda dla naszych uczniów. Tym bardziej, że oni doskonale zdawali sobie sprawę, że biorąc udział w tym konkursie, być może takie tablety wygrają. I oczywiście udało im się odnieść sukces. Jest to również ważne dla ich rodzin. Tablety się sprawdzają dzięki pomocy Oli, która jest tutaj naszym dużym wsparciem. Ola, dziękujemy Ci bardzo. Pokazujemy im nowe aplikacje tabletowe, które wykorzystujemy na swoich lekcjach i na zajęciach dodatkowych z naszymi uczniami. Świetnie sprawdzają się takie aplikacje jak Simple Mind. Jest to prosta aplikacja do tworzenia map myśli, porządkowania informacji. Uczniowie potrafią samodzielnie takie mapy myśli tworzyć. Wystarczy kilka muśnięć palcem i prosto jest wygenerowana. I oczywiście nasze ostatnie odkrycie, Easter Egg Maker, prosta aplikacja, którą wykorzystałyśmy w okresie świąt wielkanocnych, gdzie uczniowie tworzyli piękne, kolorowe pisanki. Ponieważ tablety udało nam się wygrać w styczniu, w lutym, jeszcze w styczniu napisałyśmy innowację pedagogiczną i my te innowacje piszemy, dlatego że dzięki temu porządkujemy te treści, które chcemy uczniom przekazać. Dzięki temu mamy przemyślane metody, jakie będziemy stosować podczas zajęć, które uczniom proponujemy. Wiemy, że to się sprawdza, więc tak oto powstała innowacja pedagogiczna Orety Tablety. W ramach tej innowacji, pracując z uczniami w klasie tabletowej, nagrywamy krótkie filmy z aktywności naszych uczniów. Poza tym
Wykorzystujemy ostatnio tablety do sterowania robotami Dash i Dot. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które wykorzystujemy również w kodowaniu. Uczy ono naszych uczniów logicznego myślenia. Dzięki tym robotom zajęcia dodatkowe z kodowania stały się dla nich atrakcyjne. Poza tym te roboty świetnie się sprawdzają w nauczaniu indywidualnym, które wspólnie z Zytą prowadzimy z uczniem ze spektrum autyzmu. To dziecko wprost uwielbia pracę z takimi robotami. Tutaj widzicie Państwo zdjęcia z naszych lekcji. Pierwsze zdjęcie, klasa szósta, ćwiczy treści związane z Unią Europejską. Dwa pozostałe to zdjęcia właśnie z zajęć indywidualnych, lekcja języka polskiego, gdzie analizowaliśmy wiersz Adama Mickiewicza. Roboty były aktorami. Scenariusz tej lekcji możecie Państwo ściągnąć sobie, obejrzeć na naszym blogu specjalni.pl, gdzie również umieściłyśmy stworzone do tego scenariusza karty pracy. O kartach pracy również chciałam powiedzieć parę słów, dlatego że my przywiązujemy olbrzymią wagę do tego, żeby były one atrakcyjne graficznie. Dlaczego? Dlatego że uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim korzystają z podręczników ogólnodostępnych dla dzieci w normie. Często treści zawarte w tych podręcznikach są zbyt trudne, dlatego my je musimy dostosowywać. Wobec tego szukamy alternatywnych tekstów i kserujemy je. Kserówki nie są tak atrakcyjne i kolorowe jak karty pracy. Wobec tego rekompensujemy to naszym uczniom, tworząc właśnie takie kolorowe zadania. One się bardzo uczniom podobają, dodatkowo zachęcając je do działania. Tutaj widzicie Państwo kartę pracy stworzoną na lekcję z robotami oraz karty pracy stworzone na grę terenową, o której opowiadała Wam Zyta. Gra ta była przeprowadzona w okresie walentynkowym w lutym. No i oczywiście Unia Europejska, bo ostatnio rzeczywiście sporo zadań związanych z tematyką unijną realizujemy, ponieważ w maju czeka nas konkurs unijny, więc uczniowie muszą być na ten konkurs świetnie przygotowani. Tak jak wspomniałam wcześniej, staramy się również łączyć nowoczesne technologie z kreatywnymi pomocami. O kreatywnych pomocach już opowie Zyta. Ja jeszcze zanim o pomocach, to chciałabym jeszcze też wspomnieć krótko o wspaniałej rzeczy, którą poznałyśmy też dzięki Marcie. I Marcie tutaj dziękujemy, bo Doble stały się hitem w naszej szkole, ale myślę, że nie tylko, również na szkoleniach dla nauczycieli, które prowadzimy, o tym na samym końcu. My tworzymy Doble w generatorze na stronie www.gorce.com. Tu już macie link, który Marta Wam podała. Stworzyłyśmy między innymi takie kolorowe, piękne, wielkanocne doble obrazkowe, ale również stworzyłyśmy świetne doble do wykorzystania również w ramach edukacji europejskiej. Myślę, że jeśli kiedyś nas jeszcze Marta zaprosi do prowadzenia takiego webinarium, to wtedy być może pokażemy też, jak takie doble się tworzy, chyba że ktoś inny podczas następnych webinariów jeszcze Wam takie narzędzie pokaże, przybliży, no bo my już nie mamy zbyt wiele czasu, a to troszeczkę by trwało, żeby jeszcze zrobić. Ale możecie zajrzeć na nasz blog, o którym też będę za chwilę mówiła, i tam znajdziecie wskazówki do tego, jak takie doble można stworzyć. Jola, powiedziałam Wam przed chwilą, że oprócz narzędzi tikowych, bo też tutaj czytałam Wasze opinie na czacie, że nie można przesadzać oczywiście z tikiem na lekcjach, i my oczywiście nie przesadzamy. Mamy wyczucie, to wszystko staramy się równoważyć. I od pewnego czasu zaczęłyśmy z Jolą tworzyć kreatywne pomoce dydaktyczne. Zakochałyśmy się w patyczkach, jak większość z Was, bo obserwujemy Wasze też konta na Facebooku, należymy do różnych grup i nauczyciele dzielą się swoimi pomocami, swoimi pomysłami, doświadczeniami. Widzimy, że większość nauczycieli uwielbia patyczki.
I mamy taki zbiór już przeogromny tych różnych kreatywnych patyczków. Wykorzystujemy je nie tylko do usprawniania zaburzonych funkcji naszych uczniów, zaburzonych zmysłów, ale również do doskonalenia umiejętności liczenia, porządkowania liczb, do utrwalania wiedzy na języku polskim, na historii. Mamy bogaty już zbiór takich patyczków i możemy się z nimi podzielić oczywiście na naszym blogu. Tutaj kolejny slajd przedstawia inne pomoce kreatywne, na przykład do działań matematycznych, role matematyczne, koło sensoryczne, domino, robimy też gry planszowe, szliśmy z uczniami świetne maty sensoryczne do usprawniania percepcji, do usprawniania zmysłów naszych uczniów dotykowych. Ostatnio na blogu, na ogólnopolskim portalu edukacyjnym EduNews pojawił się artykuł, który napisałyśmy, krótki artykuł właśnie o tworzeniu naszych pomocy kreatywnych w naszej szkole. Tym tworzeniem tych kreatywnych pomocy zaraziłyśmy również nasze koleżanki ze szkoły. Ostatnio dziewczyny zaczęły tworzyć świetne pomoce do Montessori, dlatego że nasza szkoła będzie wdrażała tą metodę i właściwie już zaczęła wdrażać, ale od przyszłego roku mamy nadzieję, że z większą intensywnością. I naprawdę stworzyły przepiękne pomoce do Montessori. Myślę, że się też będą chciały z Wami podzielić tym i Wam pokazać, jakie te pomoce zrobiły. Wszystkie te rzeczy, o których dotychczas opowiadałyśmy, o których mówiłyśmy, możecie zobaczyć, przejrzeć, podejrzeć na naszym blogu, który prowadzimy właściwie niedawno. Blog powstał dość dawno, natomiast tak intensywnie zaczęłyśmy go uzupełniać i się nim zajmować całkiem niedawno, kilka miesięcy temu. Blog się nazywa specjalni.pl, a adres do bloga to www.specjalni.pl. I zapraszamy Was, żebyście odwiedzili nasz blog. Znajdziecie tam wiele cennych inspiracji, ciekawostek. Myślę, że będzie to taka wskazówka dla Was, jak można pracować z uczniami w szkole specjalnej. Może będzie to baza pomysłów do tego, żebyście stworzyli swoje pomoce kreatywne, żebyście zaczęli tworzyć różne interaktywne ćwiczenia. Będziecie mieli również gotowe pomysły na to, z jakich narzędzi korzystać. Zrodziła się również potrzeba tego, aby ten nasz blog przenieść na grunt Facebooka, bo jak pewnie wiecie, większość czasu spędzamy na Facebooku i nie zawsze pamiętamy o tym, żeby te blogi odwiedzać. Dlatego też założyłyśmy sobie fanpage na Facebooku, taką stronę i wystarczy też poszukać na specjalni.pl. Zapraszamy Was wszystkich do polubienia naszej strony. Codziennie pokazują się jakieś nowe informacje. Zamieszczamy jakieś nowinki, ciekawostki, posty, które zamieszczamy na blogu, również staramy się umieszczać na Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie przychodzić, będziecie lajkować, będziecie zostawiać komentarze. Będziemy wtedy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens i że no i też czekamy na jakieś Wasze wskazówki, bo liczymy na to, że będziecie się z nami dzielić, Waszymi inspiracjami. Myślę, że na temat bloga nie będę dłużej mówiła, bo po prostu Was zapraszam do tego, żebyście go odwiedziły. Jakiś czas temu, nie wiem, Jola, chcesz opowiedzieć, czy mam opowiedzieć o czasie TIKA? Może powiem krótko, Jola doda. Mhm. Może w dwóch słowach. Ostatnio wymyśliłyśmy projekt, który polega na tym, że tym, w jaki sposób pracujemy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, to w jaki sposób wykorzystujemy nowoczesne technologie z naszej pracy. Chcemy dzielić się z innymi nauczycielami, dlatego że widzimy, że jest taka potrzeba. Rzeczywiście w wielu szkołach nowoczesnych technologii nie stosuje się, ze szkodą oczywiście dla uczniów. Wobec tego zaproponowałyśmy w kilku gminach, które leżą w okolicy, w której mieszkamy, że przeprowadzimy cykl szkoleń dla nauczycieli. Wyobraźcie sobie, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tej chwili pracujemy już w czterech gminach. Rozpoczynamy w przyszłym tygodniu kursy w kolejnej gminie. Projekt fajnie się rozwija. Nauczyciele
entuzjastycznie podchodzą do nowoczesnych technologii, chętnie je stosują. Dzisiaj miałyśmy drugie spotkanie w obornikach. Proszę sobie wyobrazić, że furorę zrobiły doble, furorę zrobiły puzzle, dlatego że nauczyciele zobaczyli, że w bardzo łatwy, prosty sposób można stworzyć ciekawe ćwiczenia dla uczniów, można uatrakcyjnić swoje zajęcia. To im się naprawdę podoba i cieszymy się z tego, że tak właśnie podchodzą do nowoczesnych technologii i przede wszystkim cieszymy się z tego, że możemy z nimi podzielić się naszymi spostrzeżeniami, naszymi umiejętnościami. I Marta, powiedz nam proszę, czy jeszcze mamy czas na to, żeby pokazać wykreślanki, czy już raczej zrobimy ankietę kończącą i będziemy prowadzić dyskusję? Możecie jeszcze zrobić wykreślankę, spokojnie. Potem przejdziemy do ankiety i potem do dyskusji ja się włączę, dobra? Dobrze. Słuchajcie, tak szybciutko, w takim razie, jeśli mamy jeszcze czas, świetna sprawa. Jola, jeśli byś mogła w międzyczasie wejść na tą stronę i udostępnisz ekran z tą wykreślanką, czy ja mam to zrobić? Chcę tylko wam powiedzieć, że istnieje taka strona darmowa oczywiście, bez logowania się, bez zakładania kont. Wystarczy po prostu wejść na stronę www.światnauczyciela.pl. Świetna strona do tego, aby wygenerować po prostu w kilka minut ciekawe wykreślanki i krzyżówki dla uczniów. Kiedy wykorzystujemy takie wykreślanki? No, myślę, że nauczycielom nie trzeba tego mówić i każdy z was wie, w jaki sposób wykreślanki usprawniają zmysły i doskonalą umiejętności uczniów, więc nie ma co gadać. Po prostu pokażemy, w jaki sposób ten generator działa. Bardzo, bardzo łatwa sprawa. Wystarczy zalogować się na tą stronę. Myślę, że już wam się udało wejść na stronę www.światnauczyciela.pl. Wystarczy kliknąć w zakładkę wykreślanka, wpisać tytuł naszej wykreślanki, następnie w okienku wypisać słowa, które chcemy, aby były umieszczone w naszej wykreślance. Można jeszcze edytować tą wykreślankę pod względem koloru, wielkości, kliknąć tylko w przycisk generuj wykreślankę i mamy gotowy materiał na nasze lekcje. Także też zachęcamy was do stosowania takich wykreślanek. O, dziękuję, Jola już udostępniła wam tą stronę. Myślę, że nie będziemy teraz tych wykreślanek tworzyć, ale warto, żebyście znali to narzędzie, bo rzeczywiście też się sprawdza. Cieszę się, Kasia, że jutro twoje zajęcia będą ciekawsze. Myślę, że właśnie o to chodzi, żeby zarażać się od siebie, a jeśli już ktoś raz poczuje, mówiąc potocznie, bakcyla tych narzędzi tikowych, to już będzie w tym siedział i będzie poznawał kolejne. Bardzo dziękujemy. Jola, jeszcze chciałabyś coś dodać? Jutro tak. Jutro na świetlicy dzieci tworzą wykreślanki, myślę, tworzą puzzle interaktywne. Bardzo się cieszymy, że te narzędzia, które pokazałyśmy, będziecie chciały wykorzystać. Ja może tylko dodam, że nowoczesne technologie to nie tylko frajda dla uczniów, ale również frajda dla nauczycieli. My jesteśmy tym, mówiąc kolokwialnie, mocno podjarane i chętnie rano idziemy do szkoły. Jak mamy coś nowego, przygotowanego dla naszych uczniów, cieszymy się wspólnie z nimi. I myślę, że takie właśnie podejście do nauczania, taka właśnie praca z uczniami niepełnosprawnymi przynosi efekty. Warto tak z tymi dzieciakami pracować, ponieważ wzbudzamy wtedy w nich poczucie własnej wartości, inaczej postrzegają świat, inaczej postrzegają szkołę. Szkoła się staje dla nich miejscem przyjaznym, miejscem, w którym lubią spędzać czas, a o to przecież chodzi. Ja tylko jeszcze powiem, że tak na tyle zaraziłyśmy się tym tikiem i naszych uczniów oraz innych nauczycieli, którzy pracują z nami w szkole, że napisałyśmy już kolejny projekt, dzisiaj właśnie go wysyłałyśmy, Erasmus. Chcemy kreować szkołę przyszłości razem ze szkołą z Finlandii. Mamy nadzieję, że ten projekt zyska akceptację.
trzymajcie za nas kciuki. Jeśli się uda, to stworzymy rzeczywiście kolejne świetne, będą kolejne świetne działania. Także trzymajcie kciuki, a pewnie w czerwcu dopiero się o tym dowiemy, czy ten projekt został zaakceptowany, czy nie. Jola, Marta prosiła, żebyśmy teraz zrobiły ankietę, a później będzie dyskusja, bo są pytania. Dobrze, już ją ładuję. Trzymajcie kciuki, bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że się nam powiedzie. Tak, Połtunie też, Karolina, tworzymy prezentację. Połtun też stosujemy. Można znaleźć na naszym blogu prezentacje stworzone w Połtunie. Trzymaj palce. Dobrze. Super. Zapraszamy Was teraz do wypełnienia ankiety. Krótka ankieta, 3 pytania. Pierwsze pytanie, czy uważasz, że stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej sprawdza się w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie? Drugie pytanie. Czy według Ciebie sposób, w jaki prowadzimy zajęcia, może być atrakcyjny dla Twoich uczniów? I trzecie pytanie. Które z naszych propozycji wykorzystasz na swoich lekcjach? I do wyboru macie tutaj puzzle, kody QR, e-podręczniki, metodę projektu i kreatywne pomoce. Bardzo Was prosimy o wypełnienie tej ankiety. Jola ma oko na to, ile już osób tą ankietę wypełniło i wysłało. Myślę, że za chwilę będziemy miały wyniki. Ja tylko jeszcze dodam na koniec, myślę, że będzie jeszcze, nie wiem, czy będzie okazja, a jeśli nie, to bardzo się cieszymy, że Marta zaprosiła nas do prowadzenia tego webinara. Nie ukrywamy, że bardzo się martwiłyśmy. Bałyśmy wręcz, czy ten webinar będzie na tyle atrakcyjny dla Was i że czy cokolwiek z niego wyniesiecie, czegokolwiek się nauczycie. Z tego, co czytam tutaj na czacie, no to bardzo jest mi miło. Bardzo się cieszymy, że Wam się podobało. Mamy taką nadzieję, że zachęciłyśmy Was do stosowania TIK-u w szkole specjalnej i do łamania tych stereotypów, że w szkole specjalnej tego się nie da. Wszystko się da, jeśli się tylko chce. Wiadomo, że my, pedagodzy specjalni, w swoją pracę, żeby osiągnąć sukces z uczniami, musimy włożyć podwójnie tyle pracy, co w innych szkołach, ale opłaca się, warto, bo satysfakcja, myślę, że jest wtedy też podwójna. Bardzo często też spotykamy się z taką opinią, że oczywiście nowoczesne technologie fajnie można stosować, ale my nie mamy sprzętu, my nie mamy na czym pracować. I tutaj także, myślę, łamiemy stereotypy, dlatego że nasza szkoła jest szkołą biedną, szkołą, która leży w Obornikach, to nie jest powiat zbyt bogaty. Wobec tego... Dobrze? Wobec tego mamy problem ze sprzętem, ale my oczywiście nie załamujemy rąk, dlatego organizujemy wiele akcji, wiele przedsięwzięć, dzięki którym możemy wzbogacić bazę sprzętową naszej szkoły i tak pozyskałyśmy na przykład tablicę interaktywną dzięki zorganizowaniu i włączeniu się wszystkich nauczycieli w organizację zabawy karnawałowej. Dzięki temu przystąpiłyśmy do projektu Comenius, mogłyśmy kupić projektor, mogłyśmy kupić laptopy. Dzięki temu, że wzięłyśmy udział w konkursie e-podręczniki, mamy tablety. Dostępne już wyniki. Dobra. Widzicie? Bo ja w tej chwili mam informację, że wyniki zostały udostępnione. Nie wiem, czy widzicie. Tak, widzimy. Bardzo się cieszymy, że uważacie Państwo, że nowoczesne technologie sprawdzają się w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych. My również tak uważamy. Na co dzień te nowoczesne technologie stosujemy i zapewniamy, że rzeczywiście przynoszą one wymierne efekty. Cieszymy się również, że Waszym zdaniem taki sposób prowadzenia zajęć, taki sposób prowadzenia lekcji może być atrakcyjny dla uczniów, może zachęcić ich do tego, żeby podejmowali różne aktywności, które im proponujemy i żeby, co najważniejsze, to nauczanie było efektywne i żeby jak najwięcej w ich głowach zostało. Która z naszych propozycji wykorzystasz na swoich lekcjach? Puzzle super, kody QR warto, bo one rzeczywiście się sprawdzają. E-podręczniki,
również fajna baza do tego, żeby nasze zajęcia były ciekawe. Ja może tylko dodam, że warto te podręczniki wykorzystywać nie pod kątem konkretnych klas, tylko jak gdyby spojrzeć na nie całościowo i wybierać z proponowanych treści akurat te, które będą nam potrzebne do naszej lekcji, bez względu na to, czy jest to klasa czwarta, piąta czy szósta, dlatego że my tak pracujemy, my dostosowujemy te treści do naszych uczniów i rzeczywiście dzięki temu te lekcje, które z uczniami przeprowadzamy, są fajne, efektywne i nasi uczniowie dużo z tych lekcji wynoszą. Metoda projektu również się sprawdza. Często właśnie tą metodą pracujemy. No i kreatywne pomoce, piękne, kolorowe, troszeczkę pomysłowości, niewielkie nakłady i można stworzyć fajną pomoc dydaktyczną, która będzie rewalidowała naszych uczniów, nasze dzieci. Jeżeli macie teraz Państwo do nas pytania, to zachęcamy, prosimy, chętnie odpowiemy. Słuchajcie, super, dziewczyny, praktycznie wszystko już zrobiłyście same, ale tutaj na początku samym pojawiło się takie pytania. Jak zrobić QR z choinką? Tu napisał ktoś, spytał się, ja to szybko wyłapałam. Jak zrobić QR z choinką? To macie określoną stronę, czy jak? Tak, jest to strona, na którą trafiłam zupełnie przypadkowo. Strona, no niestety płatna, z taką opcją, że 3 albo 4 kody QR właśnie z jakimś obrazem graficznym, który sobie wybieramy z biblioteki umieszczonej na tej stronie, można tworzyć bezpłatnie. Ja takie 3 kody wykorzystałam i na tym moja przygoda z tą stroną się skończyła. Dlatego, że dodam, że wszystkie aplikacje, wszystkie strony, z których korzystamy, to są strony darmowe, bezpłatne. I ponieważ za te kody QR musiałabym jakąś tam kwotę zapłacić, zrezygnowałam z tej strony i w tej chwili tworzę na tych generatorach, o których mówiła Zyta. Okej, ale może napiszcie, bo może ktoś wykorzysta akurat 3 kody QR właśnie z jakimś fajnym obrazkiem, więc może to się przyda. Więc możecie napisać na czacie, a później też najwyżej się pojawi w relacji. Też wyłapałam takie pytanie, słuchajcie, tutaj na czacie. Jedna z osób pytała o tym, że interesuje ją TIK, jeśli chodzi o zastosowanie TIK w zespole Aspergera. To coś z waszego doświadczenia, czy macie takich uczniów i co tak mogłybyście polecić krótko, co wam się sprawdziło, tak żeby usatysfakcjonować osobę pytającą? Przede wszystkim, słuchajcie, podstawową metodą i podstawowym narzędziem TIK do wykorzystania z uczniami z zespołem Aspergera lub z autyzmem są mapy myśli. To jest świetna aplikacja i różnego rodzaju aplikacje, które właśnie te mapy myśli tworzą. Dlatego, że uczniowie z zespołem Aspergera czy też autyzmem mają zaburzoną komunikację, te stosunki, relacje społeczne, interpersonalne i często mają problem właśnie z nawiązywaniem tych właściwych relacji, z wypowiadaniem się, z wyrażaniem swoich myśli, a te mapy myśli właśnie są idealnym sposobem na to, żeby te interakcje powstały. Poza tym, tak jak Jola wspomniała wcześniej, bardzo dobrze sprawdza się tutaj ten robot, robot Dash i Dot, bo też jak gdyby pomaga, ułatwia w komunikacji, w wyrażaniu swoich myśli, ale nasz uczeń akurat, jest to uczeń, który miał do tej pory orzeczenie właśnie ze względu na autyzm, ale teraz jest zmiana orzeczenia, dlatego że zdiagnozowano u niego zespół Aspergera i mówiąc o tym, co on lubi najbardziej i jakie wykorzystujemy z nim narzędzia, to właśnie to są te mapy myśli, to jest kodowanie, ten Maciej również koduje w Scratchu, bo nasi uczniowie również są w programie Mistrzowie Kodowania, też robią proste rzeczy. Na stronie, gdzie obawiałyśmy projekt pod choinką, stworzyły dzieciaki również interaktywne choinki właśnie w programie Scratch. Też możecie sobie zobaczyć, jak fajnie im to poszło, czyli też mogą, też potrafią. Nie wiem, czy Jola może jakieś inna aplikacja, którą z Maciejem wykorzystujesz? Ja dodam. Ja tylko powiem,
jeszcze, przepraszam, z matematyki. To znaczy, ja dodam i powiem. Gramy, mandale, to wszystko, co uspokaja, co relaksuje gdzieś na koniec lekcji, jeśli już wchodzimy na lekcję i uczeń jest już pobudzony na samym początku, postaramy się dać wtedy mandale czy tangramy, które gdzieś tam go uspokajają i wprowadzają w taki spokojniejszy nastrój. Ja tylko dodam, okay, że pracując z tym uczniem świetnie sprawdzają się właśnie e-podręczniki, dlatego że ci uczniowie bardzo szybko się niecierpliwią. Oni z założenia nie lubią pracować z taką książką papierową przez cały czas, więc trzeba im proponować różne aktywności. Trzeba cały czas te zajęcia urozmaicać, żeby oni nie zniechęcali się i żeby podejmowali aktywności, które im proponujemy. E-podręczniki są o tyle fajne, że to jest zbiór bardzo fajny grafik, fajnych plików audio, ale też są pliki wideo, a ćwiczenia, które wykorzystujemy, tworzymy sami na platformie Learning Apps. Ja ostatnio podczas zajęć na przykład tworzyłam z tym uczniem doble z wyrazami, z trudnością ortograficzną, było to uniewymienne i dziecko samo tę grę stworzyło. Wspólnie ją powycinaliśmy i świetnie się razem bawiliśmy. Okej. Dziewczyny, jeszcze tutaj się pojawiło takie pytanie, chyba od Kasi, że co spowodowało i wyzwoliło u Was taką kreatywność? Tyle pomysłów i co byście poradziły innym, żeby otworzyły swoje głowy, umysły i jak ich zmotywować? Ja myślę, że my zawsze byłyśmy kreatywne i to jest po prostu takie usposobienie. My pracujemy, tak jak już zauważyłyście, zawsze właściwie w większości sytuacji jesteśmy we dwie, podwójnie. Pracujemy w duecie, dlatego że się świetnie rozumiemy, wspieramy. Świetnie się uzupełniamy. No właśnie, świetnie się uzupełniamy. Jola jest taką spokojniejszą osobą, ja bardziej może roztrzepaną, może taką nie zawsze stonowaną, ale właśnie o to chodzi, że jedna drugą gdzieś tam napędza albo hamuje i mamy różne umiejętności. Jola jest lepsza tikowo, ja jestem może trochę lepsza tutaj w tworzeniu pomocy kreatywnych i mam też może nie lepsze, ale mam też większe możliwości, bo pracuję w klasie przysposabiającej do pracy i mogę z tymi uczniami je tworzyć. Także jakoś się razem uzupełniamy i sobie fajnie radzimy. Lubimy tworzyć, lubimy wyzwania, wiemy, że mamy takie umiejętności, które możemy wykorzystać do różnego typu aktywności. I słuchajcie, w szkole specjalnej trzeba być kreatywnym, trzeba być aktywnym, bo inaczej nasi uczniowie po prostu nie wynieśliby po pierwsze nic z tych lekcji, po drugie byłaby to dla nich straszna nuda. Wyobraźcie sobie, że nasi uczniowie mogą chodzić do szkoły do 25 roku życia głęboko, do 24 w klasie przysposabiającej do pracy i często ci uczniowie w naszej szkole spędzają po 17 lat, przechodząc przez różne etapy edukacyjne, często z tymi samymi nauczycielami. Ile można kserować, ile można rozwiązywać te same kserówki, te same krzyżówki, rozwiązywać te same karty pracy, bo niestety nie ma podręczników dostosowanych do szkół specjalnych. Dlatego nauczyciel musi być kreatywny po to, żeby rzeczywiście osiągnąć jakikolwiek sukces i zainteresować czymkolwiek tych uczniów. I po prostu to wynika z takiej potrzeby. Lubimy to robić, poza tym widzimy, że to się sprawdza, że osiągamy sukcesy, że nasi uczniowie osiągają sukcesy, że chcą to robić, są dumni, że mają takie nauczycielki, są dumni, że chodzą do takiej szkoły i to nas też jakoś tam napędza, nakręca. Super, słuchajcie, jak ta Zyta gada, ona jest szybsza ode mnie. Ona gada szybciej niż ja, kto by pomyślał. Nie, ja myślałam, Marta, że nikt od ciebie szybciej już nie mówi. Dobra, słuchajcie, jeszcze pojawiały się tutaj pytania o webinar, to jeszcze raz przypominam. Webinar jest nagrywany, gdzieś za tydzień pojawi się nagranie na YouTube oraz będzie relacja dziewczyn z wszystkimi linkami i pojawi się też na naszym blogu, także zachęcamy do odwiedzenia bloga superberwszyedu.pl. Dziewczyny, może wpiszcie linka na czacie. Tam też możecie zerknąć do wszystkich wcześniejszych webinarów. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to możecie sobie obejrzeć wszystkie wcześniejsze nagrania.
były różne tematy. Było i też o programowaniu, było już też o platformie Edmodo, było też o tym, jak fajnie rozpocząć rok szkolny. Też super pomysły, no nie tylko na rozpoczęcie roku szkolnego, ale też na różne inne aktywności. Było też o odwróconej lekcji, także warto zaglądać. Nasze webinary odbywają się zawsze w czwartek miesiąca. Informujemy o tym właśnie na stronie, też na naszym fanpage'u, też zachęcamy, żeby śledzić. I teraz tak, planujemy w najbliższym czasie, no mam tutaj zamiar zrobić coś o animacjach poklatkowych, więc tutaj już mam na oku osobę, którą chciałabym zaprosić i mam nadzieję, że się zgodzi. Natomiast też planujemy na pewno zaprosić osoby pracujące z tabletami w edukacji wczesnoszkolnej. Mam tutaj na myśli oczywiście Jolę Okuniewską i mam też na myśli Monikę Walkowiak, że dadzą się dziewczyny namówić i też tutaj będą, więc też serdecznie zapraszam. Także no słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie, to jeszcze dziewczyny wam odpowiedzą, bo jeszcze, słuchajcie, jeszcze są 2 minuty w sumie, ale jak przekroczymy, a macie pytania, to też nic się nie stanie, więc jeśli macie, to pytajcie. W imieniu swoim Joli też, Marta, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że nas zaprosiłaś do prowadzenia tego webinara, że nam zaufałaś, bo jak wiecie, do grupy Super Belfry w ogóle dziękujemy za zaproszenie, jest nam bardzo miło, jesteśmy zaszczycone, że możemy w takim gronie pracować, inspirować się i uczyć od was. I cieszymy się, że nam zaufałaś, mimo że nie należymy zbyt długo do tej grupy, że stwierdziłaś, że damy radę i że nie położymy tego webinara. Także bardzo nam było miło i bardzo sobie dziękujemy. Ja myślę, że dziewczyny super dały radę i są petardy i myślę, że na pewno jeszcze mamy nadzieję, że te nasze webinary będą do końca świata i o jeden dzień dłużej, także pewnie jeszcze nieraz będziemy mieć okazję z wami się spotkać. Słuchajcie, to jeżeli pytań nie macie, jest czwartek wieczorem, 22:30 wybiła. Można z nami dyskutować na fanpage'u, można też swoje refleksje napisać. Wszystko będzie widoczne też na blogu. Ja bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Fajnie było się tu z wami spotkać, fajnie było posłuchać dziewczyn. Ja też dodam, że się inspiruję tym, co robią. Cieszę się, że były osoby, które są po raz pierwszy. Polecajcie nas dalej i widzimy się za miesiąc, w czwartek wieczorem. Albo ja będę moderowała, albo Agnieszka Bilska. Także dobranoc, super, buziaczki, papa i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Spokojnej nocy, do zobaczenia. Dobranoc.